Na razie legendarne boisko pod Hubą leży u Gorem, a szerokim łukiem omijają je nawet amatorzy piłki. Ale jeszcze zanim ten młody mieszkaniec Piastowskiego, Mateusz, stanie na nogi, będzie jak nowe i pierwszą piłkę będzie mógł kopnąć z klasą. Oczywiście, że tak. Na pewno. Z mężem bardzo sportowi jesteśmy, więc jak najbardziej. Tylko czekamy cały czas, kiedy się zacznie. Wiem, że miesiąc temu już było otwarcie tych ofert. A dziś znamy już wykonawcę. W budżecie na realizację projektu jest 1,5 miliona złotych. Zwycięska oferta opiewa na 1 200 000 złotych. Przetarg został rozstrzygnięty i została podpisana umowa. Jest to firma z Piranea, pani Renaty Przybylskiej z Leszna. Zgodnie z umową, tutaj z postanowieniami umowy, ma 75 dni na realizację tego zadania. Boisko pod Hubą w nowym wcieleniu powinniśmy zatem zobaczyć jeszcze w tym roku, a będzie co oglądać. Mają powstać dwie części, dwa boiska, jedno boisko do piłki nożnej, tak jak było to do tej pory, oraz boisko do koszykówki, takie boisko wielofunkcyjne, gdzie będzie można pograć nie tylko w koszykówkę, ale również w piłkę ręczną i w tenisa. Żeby do tego doszło, trzeba się było sporo napocić. Akcję zbierania podpisów zaczęli młodzi socjaldemokraci. Później do promocji włączyło się Sky Piastowskie. I to boisko będzie takie wymiarowe do grania w szóstkę. Jak obeszliśmy już wszystkie bloki dookoła boiska, wszystkie jakieś tam bliższe osiedla, to zaczęliśmy zbierać i w różnych innych miejscach, w szkołach naszych, w miejscach pracy, po znajomych, żeby do jak największej grupy osób ten projekt dotarł. Zebrali 3200 podpisów i wywalczyli pierwszą pozycję wśród projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Piastowskiego już zacierają ręce na remont. Super, kiedyś było fajniej tutaj. Huba prowadziła różne turnieje i tak dalej, no było fajnie, no teraz troszkę podupadło. Tak, tutaj moje dzieci grali, muszę przyznać, tak. Przychodzili i grali kiedyś, no a teraz... Teraz może wnuki będą grały? Oj tak, na pewno, z pewnością będą grali wnuki. Pozostaje tylko pytanie, kto będzie szybszy, pierwszy śnieg czy pierwszy mecz?